Katarzyna chce znaleźć granicę przy x dążącym do 3 z funkcji 4 razy sinus 5x 15 podzielone przez sinus 2x 6. Tabela zawiera wartości tej funkcji dla xów coraz bliższych wartości 3. Tu jest tabela i polecenie bazując na tabeli określ jaka jest wartość tej granicy, którą Katarzyna chce znaleźć. No to popatrzmy co mamy w tablicy. W lewej kolumnie mamy argument x, różne wartości tego argumentu, a w prawej kolumnie mamy wartości funkcji dla takiego x. No i widzimy, że dla trójki nie możemy obliczyć wartości tej funkcji, no dlatego, że wtedy mamy tutaj 2 razy 3 odjąć 6, czyli 0 jako argument sinusa. Sinus 0 to jest 0, czyli mamy 0 w mianowniku. Na no przez 0 nie można dzielić, nie wiadomo ile to jest, dlatego tutaj mamy znak zapytania. Nie wiadomo jaka jest wartość tej funkcji dla trójki. Ona jest dla trójki po prostu nieokreślona. No ale możemy próbować obliczyć granicę tej funkcji. Tutaj zarówno licznik jak i mianownik w trójce się zeruje, ale poza Trójką, ta funkcja jest dobrze określona i możemy te wartości obliczać nawet bardzo blisko trójki. No i to tutaj jest zrobione. Dla x równego 2,9 mamy wartość funkcji 9,652734. Dla x równego 2,99 wartość funkcji jest 9,996500. Czyli tu jesteśmy tylko o jedną setną od trójki na lewo od trójki. Dla 2,999, czyli jesteśmy o jedną tysięczną na lewo od trójki, wartość funkcji jest 9,999965. No a popatrzmy, jak to jest dla x większych od trzech, czyli jak się zbliżamy do x równego 3 z prawej strony, od strony większych x Dla 3,1 mamy taką wartość, która jest dokładnie taka sama jak 2,9. Dla x równego 2,9 to jest dokładnie ta sama wartość. Dla 3,01 mamy tę samą wartość co dla 2,99. No i wreszcie dla 3,001, czyli znowu jesteśmy o jedną tysięczną od trójki, tylko tym razem na prawo, mamy tę samą wartość, co dla 2,999. No i wygląda na to, że tutaj jak będziemy się zbliżać do tej trójki, czy z góry, czy z dołu, to tutaj po przecinku tych dziewiątek będzie coraz więcej, więc wygląda, że ta wartość będzie dążyć do 10. I tę odpowiedź tutaj wpiszemy za chwilę w arkusz odpowiedzi, ale... I sprawdzimy, czy to jest dobrze, ale może najpierw jeszcze sobie narysujemy wykres tej funkcji. No to tak. Wpiszę mi tutaj wzór szybko, czyli mamy tak: 4 razy sinus 5 razy x odjąć 15. I to wszystko podzielone przez sinus 2 razy x. Odjąć 6. Teraz jeszcze tutaj sobie zakres zrobimy. Interesuje nas zakres wokół trójki, czyli weźmiemy sobie x od, od 2 do 5. No, do 4 wystarczy. Interesuje nas tylko zakres od, w, okolicy, w okolicy trójki, dookoła trójki, czyli od 2 do 4 powinno być dobrze. Teraz jakich się spodziewamy wartości y? No, damy powiedzmy od 0, no, a tutaj więcej jak 10 nie powinno być, a no, ale na, z zapasem możemy dać 11. No i zobaczmy. No i widzimy. Tutaj te kropki to są wartości. Tutaj maksymalnie jest 11, tutaj jest 10. Widzimy, że ta funkcja najpierw rośnie, i tutaj dla x równego 3, bo tu mamy zakres od 2 do 4, czyli trójka to jest w środku, widzimy, że ta funkcja najpierw rośnie, tutaj potem. Ma maksimum i potem zaczyna maleć, więc wygląda, że rzeczywiście tutaj ta granica będzie istniała, ta funkcja tutaj będzie ciągła, będzie miała granicę. Tutaj akurat w tym punkcie kalkulator tego nie obliczył, bo nie mógł obliczyć, ale wygląda, że, jakbyśmy, że jak będziemy dążyć, czy z lewej, czy z prawej strony, to będziemy tutaj dążyć do jakiejś stałej wartości i tą wartością chyba będzie rzeczywiście 10. Wpiszmy tutaj 10 i sprawdźmy. Dobrze.